Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Kiedy pada hasło świetni polscy wojskowi z XX wieku, no to szybko przychodzą na myśl takie nazwiska jak Kutrzeba, Maczek, Sosabowski. Natomiast o gościu, o którym wam dziś powiemy, niestety tak często się nie pamięta, a wielka szkoda, bo był po prostu świetny. Zresztą umówmy się, trzeba być hardkorem, żeby robić sobie jajca z Niemców w ich własnym obozie jenieckim. Prowadzić żołnierzy do boju, który przez wielu uznawany jest do dzisiaj za niemożliwy do wygrania, a po wszystkim, po wojnie, nie przyjąć zasłużonej nagrody od sojuszników i zamiast siedzieć sobie na ciepłej emeryturce, wziąć się w garść i pójść po prostu do pracy. Oczywiście nie wszyscy z was polubią go od razu. Jednym będzie przeszkadzało to, jak zaraz się dowiedzą, że przez pewien czas był Niemcem. Innym fakt, że ohajtał się z własną kuzynką, ale mam szczerą nadzieję, że podobnie jak ja, pod koniec tego odcinka uznacie, że Józef Unruk to był świetny gość. Nasz dzisiejszy bohater urodził się 7 października 1884 roku w rodzinie, która na papierze nic wspólnego z Polską nie miała, bo jego mama była hrabianką z Saksonii, natomiast ojciec wyjątkowym pruskim generałem. Wyjątkowym dlatego, że w dupie miał Niemcy. Pan Tadeusz, ale nie to dzieło Mickiewicza, tylko tak miał na imię właśnie ojciec Józefa, uważał się za Polaka, bo jego przodkowie byli Polakami, a poza tym bardzo bronił swojego syna przed germanizacją. Ja ci dam Rammstein, gówniarzu! Nie będziemy sobie za długo opowiadać o jego dzieciństwie, bo w większości było jak miliony innych. Chodził sobie do szkoły i takie tam. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że Józef to świetny przykład, jak czytanie może pokierować ludzkimi losami. Bo jeszcze jako młody chłopak zafascynował się literaturą przygodową. Chciał zwiedzać, pokonywać oceany, więc kiedy przyszedł czas, to nasz dzisiejszy bohater zgłosił się do niemieckiej marynarki wojennej. Ojciec się trochę bał, że mu tam syna zniemczą w tym wojsku, ale ostatecznie stwierdził, że nie będzie stawał na drodze syna do realizacji marzeń. Po skończeniu ciężkiej szkoły marynarki wojennej Józef, tak jak marzył, ruszył w świat, bo pierwszy przydział dostał do eskadry chińskiej. Śmigał sobie po morzach i oceanach aż do wybuchu I wojny światowej, kiedy to nasz dzisiejszy bohater dostał przydział na okręt podwodny, jako jeden z pierwszych żołnierzy w historii. Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, jak przełomowa okaże się ta broń. Jako nawigator na pewno miał spory udział przy posłaniu na dno 4 wrogich jednostek. Później służył jeszcze na wielu innych okrętach, szkoląc marynarzy, ale wymienianie tutaj nazw tych okrętów kompletnie nie ma sensu. Natomiast warto by się było zastanowić, czy przypadkiem służba u Niemców nie zrobiła z Józefa jednego z nich. A powiem w ten sposób, jak tylko skończyła się wojna, to nasz dzisiejszy bohater złożył dymisję, podziękował za służbę i tyle go Niemcy widzieli. Przynajmniej na razie, ale nie uprzedzajmy faktów. Właśnie! Wiecie, kim był Józef? Józef był optymistą, bo ciężko inaczej nazwać gościa, który po przybyciu do dopiero co odrodzonej Polski zgłasza się do marynarki wojennej. Czemu? Bo tej marynarki nie było. To znaczy, okej, formalnie na papierze była, ale nie mieliśmy żadnego okrętu, ani nawet formalnie dostępu do morza, co dla wojsk morskich jest jednak dość istotne. Dużo łatwiej byłoby Józefowi zostać w marynarce niemieckiej, która mimo przerżnięcia wojny przynajmniej istniała. Ale nasz dzisiejszy bohater był ambitnym gościem. Miał masę roboty, pracował w sztabie i w urzędzie hydrograficznym, to też miał doskonały wgląd w słabiutką sytuację polskiej marynarki zaraz po wojnie i postanowił wesprzeć ją z własnej kieszeni. Kupił mały, poniemiecki parowiec, ale wcale nie po to, żeby popłynąć. Parą statkiem piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. A po to, żeby nasi marynarze mogli za jego pomocą poznawać bezpieczne tory wodne w płytkich zatokach. To było bardzo ważne, ale to był dopiero początek wkładu Józefa w kształt naszej marynarki, bo w 1920 roku to on zaproponował, żeby port naszej marynarki powstał w Gdyni. Unruk angażował się całym serduchem, pomagał w kolejnych zakupach dla polskiego wojska, co było oczywiście doceniane, no i nasz bohater awansował. W pewnym momencie został szefem sztabu dowództwa Wybrzeża Morskiego i miał stopień kontradmirała, chociaż nie wszyscy uważali go za wzór męskich cnót, bo pomimo krytyki niektórych osób, Józef, nie zważając na nich, ohajtał się z własną kuzynką. I to o 11 lat młodszą.
Kochali się jak szaleni, zresztą owocem tej miłości był syn o imieniu jak ten koń z kreskówki. Horacy, generalnie pomijając fatalną sytuację finansową polskiej marynarki, to życie Józefa nie wyglądało wcale tak źle. Miał rodzinę, wysokie stanowisko, natomiast nieubłaganie zbliżał się rok 1939, który to zakończył sialankę nie tylko Józefa, ale ludzi w sporym kawałku świata. Obrona polskiego wybrzeża to temat na oddzielny odcinek i generalnie nie będziemy się teraz na ten temat zbyt mocno rozgadywać, tym bardziej, że już w kwietniu będziecie mogli zapoznać się z tym tematem w troszkę innej formie. Ale wracając do tematu, to latem 1939 roku wszyscy już wiedzieli, że Niemcy uderzą lada dzień i Józef robił co mógł, żeby polska flota była możliwie gotowa na odparcie ataku, chociaż z drugiej strony, w pełni świadomie, w ostatniej chwili dość mocno osłabił nasze siły, bo odesłał do Anglii trzy nasze najlepsze niszczyciele. I teraz ktoś może oczywiście spytać. Po co? Otóż już tłumaczę, brutalnie to zabrzmi, ale akurat Józef najlepiej znał sytuację polskiej marynarki i doskonale wiedział, że jeśli Niemcy zaatakują, to sprawią nam takie lańsko, jak ich potomkowie Brazylii na mundialu w 2014. Generalnie oczywiście trzeba się było bronić, ale licząc na to, że pomogą w pewnym momencie sojusznicy. Szans na zwycięstwo w konfrontacji z Niemcami praktycznie nie było. W związku z czym Józef zaproponował plan Peking, który polegał na odesłaniu naszych trzech najlepszych niszczycieli do Anglii, bo Niemcy, atakując nas, bardzo szybko posłaliby je na dno. Natomiast we współpracy z Brytyjczykami mogły się jeszcze przydać w długiej wojnie z nazistami. Plan wdrożono w życie w dosłownie ostatnim momencie, bo kiedy polskie okręty cumowały w Anglii, to w Polsce od kilku godzin trwała już wojna. Natomiast to nie jest jedyny plan, jaki wcielił w życie UNRUG, bo na przykład był współtwórcą operacji Rurka, która miała polegać na zaminowaniu polskich wód zaraz przy brzegu. Natomiast zaczęto to robić zdecydowanie za późno i nie udało się zaminować takiego obszaru, jaki chciał Józef. Kiedy już doszło do ataku, to nasz dzisiejszy bohater koordynował obronę całego wybrzeża z Helu. Obronę, która, jak już mówiłem, nie miała zbyt wielkich szans powodzenia. I nawet nie chodzi tutaj o dysproporcje w ludziach, bo Niemców było 29 tysięcy, naszych 17 tysięcy, ale jak już dobrze wiecie, polskie wojsko nie takie cuda robiło. Różnica była w sprzęcie. Niemcy pruli do naszych z powietrza, ze swoich pancerników, niszczycieli i innych śmiercionośnych maszyn. Ale Józef i jego żołnierze zacisnęli zęby i walczyli jak lwy. Nasz dzisiejszy bohater nie załamał się nawet, słysząc meldunki, jak szybko padają pozostałe części kraju. Powiedział swoim żołnierzom: wszyscy kapitulują we wrześniu, a my wytrzymamy do października. I słowa dotrzymał, bo Hel poddał się dopiero 2 października. Hej Hitla! A, to ja. To, cześć! Macie ten Hel już? O, kolego! Na premię to ty w tym miesiącu nie licz! Co się stało potem? UNRUG trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, co nigdy nie jest niczym przyjemnym. Natomiast właśnie wtedy Józef wykazał się nie tylko wielką odwagą i honorem, ale też niepojętym poczuciem humoru, bo żeby robić sobie jajca z Niemców, będąc ich więźniem w obozie jenieckim, to już trzeba być urodzonym żartownisiem. Chodzi o to, że hitlerowcy, lubiący przecież mieć porządki w papierach, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że UNRUG urodził się Niemcem i również doskonale wiedzieli, gdzie służył do zakończenia I wojny światowej. Potrzebowali po swojej stronie doświadczonych wojskowych, więc postanowili przekonać Józefa, żeby ten przeszedł na stronę III Rzeszy. W tym celu wysłano do naszego dzisiejszego bohatera generała majora Waltera UNRUGA. To nazwisko oczywiście nie było przypadkowe, bo generał major był kuzynem Józefa i te więzy rodzinne miały mu pomóc w przekabaceniu naszego dzisiejszego bohatera na ciemną stronę mocy, że się tak wyrażę. Generał major wbił na pewniaka do Józefa i przywitał się po niemiecku, na co nasz bohater odpowiedział mu chłodno i po francusku. Troszkę zmieszany kuzyn odpowiedział: no co ty, zapomniałeś jak się po niemiecku mówi? Na co Józef odparł: 1 września zapomniałem, jak się mówi po niemiecku. Niestety Niemcy mają w zwyczaju być uparci, to też smarowali dalej. Panie admirale, przybywamy do pana z konkretną propozycją. Znamy pana zasługi dla cesarskiej floty w czasie Wielkiej Wojny, znamy pana wojenne i wojskowe doświadczenie, szanujemy i w znacznym stopniu rozumiemy także pana decyzję z 1918 roku. Ale teraz czasy się zmieniły, Polski już nie ma, a III Rzesza potrzebuje takich ludzi jak pan. Dla armii naszego Führera jest pan niezwykle cenny. Chcielibyśmy przywrócić pana do służby wojskowej na bardzo wysokim, eksponowanym stanowisku w Kriegsmarine. Czy pan się... Zamknij
ryj, kurwa, ryj! Tak mniej więcej wyglądała riposta naszego bohatera, który nie zmiękł nawet, kiedy Niemcy zaproponowali mu odwiedziny żony w nowym miejscu zamieszkania. Kazał im się gonić, jeśli nie zaproponują takiego przywileju wszystkim jego kolegom. Niemcy jeszcze nie raz próbowali, ale Józef konsekwentnie nie tylko odmawiał, ale też nie wydusił z siebie słowa po niemiecku. W ogóle, mimo że przecież świetnie znał język, to jeszcze od pewnego momentu domagał się tłumacza, czym jeszcze bardziej irytował Szwabów. Całą wojnę Józef przesiedział w obozach jenieckich, a kiedy konflikt już się skończył, to nasz bohater stwierdził, że jedzie do Anglii, bo nie wyobraża sobie mieszkania, a tym bardziej służenia w wojsku nowej komunistycznej Polski. Tym bardziej, że jeszcze wtedy oficjalnie uznawany polski rząd był w Anglii i tam właśnie Józef po raz kolejny zasilił szeregi marynarki i przez jakiś czas wszystko było naprawdę w porządku. Był zastępcą szefa wszystkich szefów, ale zaczęła się demobilizacja Polaków i w 1948 roku Józef poszedł do cywila, co akurat dla niego wcale nie musiało oznaczać klepania biedy. Bo Brytyjczycy w uznaniu zasług naszego bohatera, pamiętając m.in. plan Peking, zaproponowali Józefowi emeryturę. I pewnie większość by się bardzo ucieszyła, przyklasnęłaby, brała hajs od Anglika i pierdziała w stołek na emeryturze. Ale nie Józef. On uznał, że nie jest Brytyjczykiem, nie chce ich pieniędzy, jest jeszcze silny i po prostu pójdzie do pracy. Świetnie sobie poradzi i jeszcze synowi, który studiuje w Glasgow, pomoże. Bo wiecie, jak to jest ze studiującymi dzieciakami. Potrzebuję kasy! Ile? 500 zł na akademii! Ile? Przecież musi gdzieś mieszkać! 500 zł na mieszkanie! Halo? 5 kretynami w jednym pomieszczeniu! Przenieśli się z żoną do Maroka, gdzie UNRUG pracował przy konserwacji 2 mizernych kutrów do połowu sardynek. Później pracował z innymi Polakami przy wydobyciu manganu, ale że to nie była żyła złota, to musiał wziąć drugi etat, jako magazynier. Sytuacja wcale się nie polepszała, mało tego, żona Józefa zachorowała na gruźlicę i postanowili przenieść się w miejsce z łagodniejszym klimatem, do Francji, a tam tanio nie było. Ale Józef nadal nie chciał niczyjej jałmużny, nie miał ochoty przyjmować pieniędzy od Polaków, Anglików, o Niemcach to nawet nie wspominając, po prostu honor mu na to nie pozwalał. Cudem w ogóle dał się namówić na przeprowadzkę do Domu Spokojnej Starości, który był ufundowany przez Polski Fundusz Humanitarny. Jednak bliscy mu ludzie podchodzili do życia bardziej życiowo i żeby nasz bohater miał jakiekolwiek pieniądze, to w tajemnicy przed Józefem organizowali dla niego zbiórki. Pieniądze przekazane m.in. przez byłych podkomendnych dawano albo żonie Józefa, albo bezpośrednio kierownictwu Domu Starców. Niestety skończyły się też czasy, kiedy Józef UNRUG, rezydent Domu Starców, popylał sobie po okolicy na motorowerze i generalnie był w świetnej formie fizycznej. Miał już ponad 80 lat, a poza tym ciężko zachorował. Zmarł 28 lutego 1973 roku i został pochowany nie tam, gdzie chciał. Bo nasz bohater po śmierci chciał dołączyć do swoich podkomendnych. Podobno nawet napisał list do ministra obrony narodowej, w którym prosił PRL-owskie władze o umożliwienie organizacji jego pogrzebu na gdyńskim Oksywiu. Bo nie wiadomo, czy gdyby nie Józef, to tam właśnie powstałby port polskiej marynarki wojennej. Jednak odpowiedzi nigdy się nie doczekał i do dziś nasz bohater spoczywa na obczyźnie. To wielka szkoda, że Józef UNRUG, odważny i honorowy żartowniś, nadal jest tak mało znany. I oczywiście można by teraz jeszcze ponarzekać na jego powojenny los, że to wielka szkoda, że jego życie tak się potoczyło, ale pamiętajmy, że to była jego świadoma decyzja, którą po prostu trzeba uszanować. Żył jak chciał, bo tak robią twardziele, którym zdecydowanie był. Natomiast to nie był jedyny polski wojskowy, który po wojnie po prostu musiał iść do pracy. Jeśli chcecie wiedzieć, który z polskich generałów został tapicerem, magazynierem, a który barmanem, to sięgnijcie po książkę Niechciani generałowie Szymona Nowaka. Serdecznie wam ją polecamy.